Dzień dobry, witam serdecznie. No myślę, że gratulacje dla gospodarzy. Zasłużenie wygrali. My myślę, na drugą połowę trochę nie wyszliśmy i tutaj warunki też oprócz tego, że dobra druga połowa Wigier i nasza na pewno słabsza, to też warunki pogodowe i ten silny wiatr nam nie pomagał. No cóż, jakby grając jedną połowę dobrą z dobrym przeciwnikiem, to jest zdecydowanie za mało. Dzisiaj wynik dość wysoki. Myślę, że ciut za wysoki, Wigry były dość skuteczne w tej drugiej połowie, ale my zagraliśmy na pewno słabszy mecz. No, mamy młodą drużynę, która z każdym meczem się uczy i zdobywa doświadczenie, także dzisiaj cenna lekcja, na pewno wyciągniemy wnioski i przygotowujemy się do kolejnego meczu, także wszystkiego dobrego. Dziękuję. Tak jak trener zauważył, odmienne dwie połowy. W pierwszej połowie mieliśmy spory kłopot z założeniem pressingu. Tutaj bardzo ciekawy pomysł trenera, zbliżony do tego, jak właśnie Hutnik grał z Kaliszem. To ustawienie w rąbie sprawiało nam wiele kłopotów, mimo tego, że trenowaliśmy pod to ustawienie przez cały tydzień. Korekty naszego ustawienia i sposobu zachowywania się w obronie wysokiej w drugiej połowie plus i szybko zdobyta bramka, bo to zawsze jest kluczowe, bo kiedy się przegrywa i od razu rzut karny po przerwie, gdzie wyrównujemy, później wychodzimy na prowadzenie, zdobywamy kolejne bramki, to na pewno nas uskrzydlało. Brawo dla zespołu, bo to nie jest pierwsza taka sytuacja w tej rundzie, gdzie przegrywając jesteśmy w stanie odwrócić losy spotkania. Chciałbym pogratulować drużynie tej postawy, też zawodnikom rezerwowym. Dzisiaj wchodzi Łukasz Bogusławski na tak odpowiedzialną pozycję, gdzie środek obrony wymaga jakby takiego zgrania, wymaga też takiego rytmu meczowego. Łukasz do tej pory praktycznie w ogóle nie grał, dzisiaj wchodzi na 45 minut i kończymy mecz z tak okazałym zwycięstwem. Chciałbym przy okazji też życzyć wszystkim wesołych świąt tutaj pracownikom klubu, też wszystkim zgromadzonym dla zawodników. No i z mojej strony oczywiście na lany poniedziałek mokrego dyngusa.